Kazumi, Kiciora. Kozubnik, tak wygląda dzisiaj. Zostały tylko dwa hotele, które są już odnowione. Ale tutaj było tego dużo więcej. To była Kiciora. Kiciora, tam dalej była Daglezja. Tutaj jeszcze most, strumyczek płynął. A tu byłem tutaj w Kozumniku parę lat temu, też jeszcze były pozostałości po tych basenach, po tych ośrodkach. O, tam widać jeszcze puste miejsca. I tam są jeszcze chyba dwa hotele tylko. No i tutaj jest coś rozwalonego jeszcze, jakieś stare pozostałości po tym starym ośrodku. Droga w dół. No mówię, ja tutaj byłem parę lat temu i z 5 lat temu tu byłem z kolegą i tak samo padał deszcz. Tylko wtedy był październik, a teraz mamy połowę lata. Dobra, lecimy dalej. Nic tu praktycznie nie zostało. To była Kiciora, a tam była Daglezja i oni tylko te dwa hotele odnowili. A resztę wszystko po prostu zlikwidowali. Te stare ruiny. A jeszcze zrobię sobie tą fotkę. Tak to wygląda tutaj. Nie ma nic. Tylko zostały te dwa hotele i chyba tutaj po prawej stronie był kamieniołom, on też został. A tak, tutaj były baseny, tutaj jeszcze było dużo tego wszystkiego. No właśnie, zobaczymy. Jakieś knajpy, Modrzew, o! Przecież w Modrzewie, ile myśmy wypili tutaj piwa. O, tutaj, o! Zobaczcie. Modrzew był tam chyba. Samochodu, bo teraz pada deszcz. A to był jakiś kamieniołom. Kamieniołom, a tutaj Daglezja była. Myślę, że na chwilę zatrzymam, gdzie się będzie można. Daglezja. Cztery strony stołu. Jak się nazywa? Dobra, wprawdzę te rowery i spadamy stąd, nie Igorek? Teraz to nie wiem, po co tu przyjeżdżać. A jest Daglezja, nawet napis. Wspólnota mieszkaniowa, Daglezja, ale numer. Zobaczcie, wspólnota mieszkaniowa Daglezja, adres Porąbka, Mała Puszcza. Czemu nie Kozumnik, to nie wiem. Daglezja. Także piękne czasy były kiedyś. Dobra, ostatni rzut oka na Kozumnik. Daglezja. Daglezja, Kiciora. To był kamieniołom. I to wszystko, nic więcej nie ma. Parę domków, lecimy. A tutaj chyba szliśmy gdzieś, to sprawdzaliśmy termometr, był i sprawdzaliśmy pogodę. Także lecimy dalej, hej!